Tak, paszowozu. I co, daje radę przy tym paszowozie? Siu, nawet mogę go odpalić. Pokaż jak to pirka. O cie panie, ty ona kopa pali te. O ty, bo krowy zaczadzić! Weź to kur! O, ma co robić z tym paszowozem. Ja pierdzielę, ty. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Venturio. Jest dzisiaj ze mną pan sąsiad pomorski. Siemka. Witam was w drugim już odcinku serii Gospodarcza Prywata. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście bardzo dużo łapek w górę, przeszło 300 łapek, za co wam serdecznie dziękuję. Z racji tego, że dzisiaj obiecałem, jedziemy do sąsiada właśnie pomorskiego, pokazać wam, zaprezentować jego gospodarstwo. Ale jeśli pod tym odcinkiem zostawicie 150 łapeczek w górę, wlatuje też następny już odcinek z tej serii, bo widzę, że bardzo fajnie wam przypadła do gustu. Dobra, ja ogólnie wsiadam, dzisiaj robię u mnie akcję rozsiewania nawozów, ale to dopiero jak przyjadę, no spokojnie. Także palę furę i jadę, tylko ja będę musiał tu bramę zamknąć, bo jakby ktoś przyjechał, to żeby mi tu nie łaził po podwórku, bo to wiecie, różnie to bywa, nie? Zostawisz teraz coś otwarte, to wiesz. I chowa ci wejdą albo coś, nie? Pomorski. Ta, ukradną. Ja ukradną, wezmą kurę pod pachę i pójdę w długo. Dobra, jedziemy tu powoli, bo tutaj dziury na tej mojej polnej, będę musiał kamienia znowu nasypać w te dziury, kurcze, bo naprawdę to jest... Żużla. No, sakra, albo żużla, no, będzie trzeba dać, kurde, bo ci powiem, że... Że normalnie... Jo, po tej zimie to dziury? Jo, ci powiem, kurde, dało w tym roku. Czekajcie, bo tu auto jedzie, jedź. Patrz jak się rozpycha, widać jakiś, kurde, krawaciusz jechał teraz. Jałkowicz. Czekaj, jo. Może i być. O, u sąsiada krowy buczą. Chyba jeść im nie dał. Czekaj, to tu muszę pojechać w prawo. O, ładny stawik tutaj mamy, kurcze, na Brudnowskiej. Elegancko tego, dobra, tutaj gdzieś trzeba jechać. Ty tam po lewej stronie mów, nie? Jak teraz jadę. Ja, po lewej. Dobra, dobra, to jadymy. Także widzicie, tak to u nas tutaj wygląda. Dzisiaj pokażę wam pomorski nasz tutaj sąsiad, jak to wygląda u niego. Łopanie, ale ty tam dziurę miałeś. No jest, jest. Czekaj, gdzie tu wjechać? Przez normalnie w bramę masz otwarte? Jo, otwarta jest. Dobra, wjeżdżam tu, czekaj. Ty, albo dobra, wjadę w sumie, nie będę już tutaj przed bramą zostawił. Ej, tu se, tu wjeżdżaj pan, spokojnie. Dobra. Gaszę. O panie, to się powodzi. A ta 60 też, pyrka. A! Rakieta. Się grzeje. Się grzeje, też nawozy jedziesz, nie? Tak jak jo. Jo. Ale ty to ja, ty to masz big bagi, kurde, a nie to co ja, jeszcze worki, kurde. Cześć sąsiad. Czyj. No, to od czego tu sąsiad zaczniemy może? To, no to jest ogólnie... To jest ogólnie... Po kolei, od czwórki tu. O. Ładna, o, już w sumie ją widzieliście też tą czwóreczkę, bo to jest tak jak mówię, seria odcinkowo-live'owa, że też i na live'ach będziemy pokazywać to, co robimy też tutaj na odcinkę, żeby sobie po prostu przygotować tutaj wszystko. No i to jest fajna 10-14, kurde, fajna. Tak, do niej mam zaczepione. Agregat uprawosiewny, agromasza. O panie, to ciekawe, kiedy mnie będzie na takie coś stać tutaj. U mnie to widziałeś chyba, co mam, nie? Poznaniaka, hop, ja muszę zabronować, wiesz. I, ach, to dużo roboty ogólnie, ale jakoś idzie. Tu krony, skreberka. To chyba jakiś nowy nabytek, bo nówka sztuka widzę. Jo, na młodego rolnika brana. Ja jeszcze nic nie brałem, ale może coś w przyszłości będę coś próbował, no zobaczymy. Też, agromasza też mam wzięte. No mam właśnie widzę, bo ładowarka. To takie nowe, to kurde normalnie. Gdzie ja, ta ładowarka, to ci powiem, ty... Konkret! Gdzie ja, ja ogólnie ten, sąsiad też będę się przestawiał na big bagi ogólnie, bo ci powiem z tymi workami, to... Więcej to zachodu niż to warte, a tyle jak będę potrzebował coś, jak z tira ściągać worki i big bagi, to mi pomożesz. Porządek większy, lepiej, nie? Jo. 60, kurde. Piękna sprawa. Skunio. Moją widziałeś, rakieta. Klimatronik cały rok, kurde, bez dachu. Także człowiek. Elegantki sprzęt. No ładnie, równo chodzi jak moja, ci powiem. Rozsiewacz. Pompa po regenerację, to musi chodzić. O, to wtedy ja. Fajny rozsiewacz masz, uni. To też brany. Też brany, jo. Odmówię, kurde. No właśnie o takich big bagach mi chodzi, że jest w polifoskie, a jest ale troson wale, wiesz? No, polifoskie daje podrzepek. Aha.
No fajny, fajny ci powiem, kurde, ładnie wygląda z tym zestawem, ci powiem. Elegancko ci powiem, elegancko, co tu mamy dalej? Beczka taka. O. Nie wiem, czy to też no. Polska jakaś. A beczkę to mi dobrze znaną, bo już kiedyś tam była brana od ciebie, tam pamiętam, też sobie rozlewała łąkę jedną, ale to tam już stare dzieje. I tu mamy ferka, w oborze stoi. O, jeszcze Fergusonik jest, patrz, ja nie widziałem. Do paszowozu. I co, daje radę przy tym paszowozie? Siu, nawet mogę go odpalić. Pokaż, jak to pyrka. O, cie panie, ty, ona kopa pali te. O, ty, bo krowy zaczadzić! Weź to, kur! O, ma co robić z tym paszowozem. Ja pierdzielę, ty. No powiem ci konkret, no Jezu, ale tu dymu narobił. No to ile masz teraz sztuk bydła ogólnie chwilowo? 5 sztuk. 5 sztuk ma. No ogólnie też będę dopiero, ale sądziałem, ogólnie do interesów to by poza odcinkiem dojdziem, bo też będę chciał ciebie tam w przyszłości na pewno kupić, bo na pewno na jesień będę chciał też już iść w te krowy moje, ale to jeszcze zobaczymy, jak to pójdzie. No, dobra, to my idziemy dalej. Co tutaj masz dalej, pokaż. To też przyczepki. O! Ty to masz park normalnie tych przyczep elegancki, ci powiem. Jo, też widzę odmalowane elegancko autosanki, kurde. Jo, jakoś musi wyglądać. A też gdzieś widzę samych opoworki z tym. Jo, sam byłem, no. No. Fajnie. Za drogo chcieli za przywóz, to żebym sam jechał. No to może ty się zastanowisz się nad tym, dobra. O, tu a to ci powiem, to chyba twój nowy nabytek musi być, co tyś? A, nowy. Znaczy nowy, ale stary, no tak w sumie. No, dla mnie nowy. No elegancki ci powiem, kurde. Pierwszy, bo tak zazwyczaj to, żebym sąsiad teci tam zawsze kosił, a teraz to będziesz, kurde, no, samowystarczalny, no. To jednak... Aby ustawić go teraz, nie? Nauczyć się. Jo, jak coś, to sąsiad wal do mnie, to ci coś pomogę zawsze. Jo. Zawsze to jak... Tu sypa. O, to elegancki sprzęt ci powiem. Arma. Jo. Ja ile pojemności? 3000 pewnie. Ja, 3000. 3000, dobra. O, agregacik konkretny, to pod twój Ursusik daje radę jego targać? Jo, spokojnie, no, idzie z nim jak burza. Oj, to panie, to luksus. Dobry sprzęt ogólnie, to widzę, co kurde. Ci powiem, sąsiad, ty się rozwijasz tutaj. Powoli, do przodu trzeba iść. No. Rozrzutnik ładny. O, właśnie widzę, że też, kurczę. No to tandem. ty to masz już kurde sprzęty, sąsiad. Ja ogólnie też się na pewno rozwinę. Spokojnie, wszystko będzie też z biegiem czasu. Ja jeszcze żadnych dotacji nie brałem, więc możliwe, że w przyszłości też coś będzie tutaj ogólnie zakupione. No i jeszcze Puk widzę, masz fajny ciągnik. Puk Fernelanda, tak. Też widzę, ma robotę co target przynajmniej. Nie czuję, że robi ten ciągnik. Jo. A to nie nudzi się. No to git. Ty, no powiem ci, gospę fajną masz tutaj, naprawdę. Fajno, fajna. Fajnym lokalizacji, z każdej strony wjazd masz, kurczę, normalnie. Nie, no fajnie, no fajnie tu masz, bo fajnie. Normalnie nie ma jak to na wsi, nie? Czuć ten klimat. Jednak to jest spokój, spokój, cisza. Dobra, sąsiad, bo ty masz robotę tak jak i ty, tak jak i ja, dzisiaj rozsiewanie. O, nawozy. 1 marca trzeba ruszać. No tak, no trzeba jechać z tematem, no to nie ma co tam w ogóle, wiesz. Dobra, sąsiad, jak coś, to się tam zgadamy. O, to no. Oczywiście. Dobra, jadę dalej wtedy. Dobra, wsiadam do mojej Gulfiny. Dobra, palim gamarydę. Także widzieliście tutaj wstępnie, jak wygląda tutaj gospodarstwo sąsiada. Sąsiad się tutaj rozwija na jak to mówią, całe życie na kredycie. Nie no, dofinansowanie wziął tutaj. Sąsiad pomorski, więc oć kurde, jakie tu dziury. Ty, sąsiad, weź się tu te dziury pozasypuj. Bo normalnie ty tutaj masz, ja cię kręca. Tu też jaka była dupna, że dobrze, że tak szybko nie jechałeś, bo jakbym kurde koło urwał. Dobrze, że jakbym koło urwał, dobrze, że zapasowe mam jeszcze, to wiesz. Eniu, dobrze, że wahacz urwał. Dobra, jadymy wtedy u mnie, jeszcze muszę rozsiewać, wyciągnąć, bo ja go jeszcze nawet nie wyciągałem. Od jesieni w sumie to kurczę. Wszystkie pola ogólnie już są poorane, przygotowane. Tak więc tylko teraz brać, rozsiewać, atakować, potem to zabronować, zasiać. Także roboty trochę jest z tym, no ale jakoś no, trzeba sobie radzić tutaj powoli na tej naszej polskiej wsi.
Także, no, ogólnie tam jedno pytanie było w komentarzach. Szkoda, że tak często się też nie pytacie, nie piszecie w komentarzach, bo jak macie jakieś pytania, możecie oczywiście zadawać. Generalnie tam ktoś pytał, jak często będzie przyjeżdżał tutaj kuzyn. No, kuzyn będzie przyjeżdżał wtedy, gdy naprawdę już będę tutaj potrzebował pomocy, no bo nie ukrywam, no, gdy przychodzi czas żniw, no to jest wtedy gonitwa, jednak trzeba tutaj się z tym wszystkim obrobić, żeby ktoś był właśnie do tego odwozu, czy właśnie do zbierania. Kurde, abym teraz bramę wydupił, bo zapomniałem, że zamknąłem. Bo tak jak wiecie, do pomocy to w żniwa, nie? W sensie odwyżek to jest, kurde. O, To jest, robota. kurcze, gonitwa wtedy z czasem i z pogodą, bo to nigdy nie wiadomo, jak to tam będzie. Dobra, zgaszę tutaj Gulfinę. To jest szatan, mam powiedzieć. To jest, nie, Volkswagen, to jest rakieta. To jest moc. Kura, a ty złaś mi salę trosano, nie grysiałem, jest tu kur. Czekaj, ja odepnę, odpalę czapkę, bo ja muszę wyciągnąć teraz ten rozsiewacz, kurde, żebym go tam nawet nie ten, nie wyciągał w sumie, ale to raczej wszystko będzie działać tam, kurde. To jest stara konstrukcja, dobra, tam jeszcze, człowieku, to musi iść. Tylko muszę go ręcznie tu wytargać, powoli jakoś go tu wytacham chyba. Czekaj, to daj mi to trochę tu. O, czapek niech se pyrka. Chodź tutaj, czekaj, kurde. Kur... A da, było tu, kur... Dobrze, że to jeszcze takie w sumie ciężkie nie jest, to samo go idzie go targnąć powoli. No, Szukaj takie to. jak mój, to już cięci trochę. No twój to już w ogóle, to jest już kloc, to samego, to już prędzej ładowarką go jakoś przesuń na palecie tej. Czekaj to, tu podpięte. Czekaj to, czemu to się nie chce podpiąć. Chyba jest... Na razie weźmiemy, tu podniesiemy. Ej, wałek mi coś nie działa. O! Teraz działa, dobra, żem podniósł Nie ten wszystko. typ może. Dobra, Chciał. już działa, wszystko ogarnięte. Oj, Jezu, jak to wysoko podnosi. Ja nawet nie będę widział, ile mam w rozsiewaczu. Dobra. I fajne jest to w tym rozsiewaczu, że mogę sobie podpiąć. A ty tego w swoim nie masz! A ja sobie przyczepkę zabiorę. Elegancko. Ja mam zaczep. Co, ty w rozsiewaczu masz zaczep? Tak. No co ty gadasz? No. Ja myślałem, że nie masz ty. Ja mówię, będę lepszy A. chociaż siebie tutaj. A tu zoom. Dobra, o i teraz. Teraz to można jechać. Nasypiemy już sobie tam na polu elegancko. Kajta, żeby nie przydupcyć nigdzie. Dobra, jedziemy tutaj. Daleko nie mam, bo tutaj zaraz pierwsze pole, a mi się tu zaczynają. Kawałek dalej. Tutaj jak wiecie, tu gdzie ogólnie orałem na odcinku tym pierwszym. No, także ja dopiero na jesieni będę tutaj w krowy szedł, ale to mówię na spokojnie, trzeba przygotować siano, kiszonkę, to wszystko trzeba tutaj ogólnie mieć. Czekaj, to pojadę sobie tam pod koniec tego pola. Patrz jak to idzie. I cyk! O, i piąteczka, kurde, szóstki nie włączę, bo już za duże dziury tu są. Piękna, elegancka maszyna, to ciapek to jednak jest, kurde, rakieta. Dobra, tu sobie zostawię, chyba sąsiad żaden tu nie będzie jeździł teraz mi. Mam nadzieję, to Jakiś tu mam. przy tym moc. Ta. Ursus Power, jak to mówią, nie? Czekaj, to tu wysiądziem. Odczepię sobie. O, jedzie sąsiad, pa jak idzie! Szatan normalny, kur! Ale cię tam telepie na tym. Czekaj, te pasy sobie odepnę. O! Czekaj, to ja sobie tu podjadę, bo nie będę tak tych worków daleko, kurde, targał tutaj. I fik! Także myślę, że ta seria wam się podoba tutaj, bo z każdym odcinkiem coraz to lepiej. Ja dalej nie mogę sobie, jak coś mu tam w tym garażu nas mrodził, tym krową gdzieś tam. Łomatko, kur... Ja cichica. Dobra, to ładuję. I fik. Jeden worek. Nadpobudliwe będą. Czekaj, lećmy tu. O, elegancko, jeden worek. I fik. I cyk. Tak się żyje na polskiej wsi. Tak se człowiek musi radzić. I fik, ale ja już na pewno będę inwestował w palety, bo to się nie opłaca w sumie te worki. Ostatni rok je biorę, bo to kurczę więcej to zachodu niż to warte. Czekaj, to ile tam tego wchodzi? Czekaj, czy mi starczy na wszystkie pola. No ale jak coś to się zamówi palety, tam dlatego trochę pieniądzów człowiek jeszcze ma odłożone na to wszystko, bo to nigdy nie wiadomo. Czekaj, to ci podniesie mi teraz przodku nie dźwignie. 330 ten kilo, to jednak wie. Jest co Widziałeś dźwigać. jaki demon? Widziałeś jaki demon? To jest kurde ciapek.
Dobra, ustawię mu inodawkę, bo 300 nie, ustawimy mu tutaj 200 na hektar i będzie dobrze. No tutaj akurat gdzie jeździ sąsiad, to ma ode mnie dzierżawione te dwa pola, bo u mnie to na te moje sprzęty to trochę dużo, że to roboty to od groma. Dobra, jedziemy też, atakujemy. Nie wiem czy dwóch naraz nie robić, nie wiem jak to ogarnąć w sumie. Czekaj, nie wiem jaki to się człowiek zapomniał. Czekaj. Najpierw muszę... O, ja muszę lecieć i zasypać za chwilę. Rozłożyć zapomniałem tutaj. Dobra, i tam kita, sąsiad bu! Wysiewasz. Co? Tam sąsiad wysiewasz. Saletrosan. 200 na hektar, panie. Także to jest taka, wiesz, podsiew to luks. A biorę dwa naraz pola, kurde, co się tam będę pierdzielił w tańcu tu. O, i cyk, 14 na godzinę. Człowieku, to idzie jak szatan, no picobello luks, nie? To jest sprzęt, to jest polski sprzęt, kurde. Ciapek wszędzie wjedzie, to jest takie małe, że to w każdy wrota tym się zmieścisz, nie? Wszędzie. No, także, kurde, typ to już robota ubywa, to jest szatan, ci powiem, że... Tego ciągnika to ja tak się nie pozbędę tak prędko, o je, bo to jest jednak, kurde... Robotę robi, no na te moje hektary tutaj, które mam. Ogólnie ostatnio powiedziałem, że mam 5,5 hektara, ale patrzałem w papiery, to mamy 5 hektarów, 5,2 hektara lasów. Także ogólnie akcja z wyjazdu do lasu też na pewno będzie, bo wiadomo, tam mam tutaj jedną budowę jeszcze do robienia, ale to tam w wolnym czasie, jeszcze przed żniwami może się uda pojechać. Zobaczymy jak to wszystko tam wyjdzie. Czekajcie, ja tu muszę w las trochę wjechać. Kurde, darmy te gałęzie od świerka tutaj, kurde. Czekaj, muszę cofnąć tu, ja pierdzielę. Ale dobrze, tak, człowiek dookoła jest cały ten. Ogólnie tutaj lasami obtoczony. Cisza, spokój. Dobra, tu trzeba szybko śmignąć, bo tu podwójnie będę sypał teraz, ja cię chwycę. Ale jak na stary rozsiewasz, to się dobrze rozrzuca, jest bardzo dobrze. No idzie, kurde, to szatan jak trzeba, nie? Czekaj, no, dobrze, tutaj... stary sprzęt, ale chodzi. No człowieku, no to coś... To nie pytał, to jej idzie, nie? Tu sobie zrobimy te poprzeczniaki. O, elegancko. Także mówię, te odcinki będą takie 20-25 minutowe, to będzie taki max. No i myślę, że fajna seria, no mi się podoba ogólnie, no tak? Taką serię to ja dawno już nie miałem, że to wszystko tak na luzie, sobie tu można pogadać, nie, Poworski? Elegancko, robota idzie i czego chcieć więcej, no kurczę, no i pracować tutaj w polu i tyle, no. Dobra, idzie robota, pięknie. Nie wiem, czy mi na to pole, o, to mi wystarczy spokojnie, mówię, do 200 wysiewam na hektar, bo to mówię, wystarczy, później jeszcze będzie jedna dawka, druga, a to... Ogólnie nie posiadam jeszcze opryskiwacza, ale to chyba sąsiad mi przyjedziesz, nie? Opryskać jak coś. Bo ja tam jeszcze mi na to nie stać. Może faktycznie to jakieś dofinansowanie później by się wzięło. Zobaczymy jeszcze. Czekaj, to chyba będzie tak dobre jak teraz pojadę. Rozsieję czy nie rozsieję? O kurwa, za szeroko, żebym wziął trochę. Czekaj pan. Łocie panie, żebym teraz zrobił tej. Ale żebym łuk, no ja to... To nie jest taki rozsiewacz wielki, no to jest. Ja jednak muszę częściej tu przejeżdżać. Cofaj, ciapaj. Dobra, but. Ach, jak poszedł, człowiek. Ja się boję, że ten przód mi wyrwie, nie? To tak idzie. Ale po orce też ma ciężej trochę tym papajek, bo to wie, jednak miękko. Dopiero orane to były pola, to wie. Ale mówię, zrobię tak. Ogólnie teraz to będzie zabronowane i na brony dopiero pójdę tym poznaniakiem. I będzie ładnie posiane. Potem znowu dawka będzie dawana nawozów i to tak widzicie, no to powoli tutaj to wszystko tak wygląda, no. No, co tu więcej mówić, no to trzeba robić. Trzeba robić, żeby tutaj plonowało elegancko. Czekajcie, żebym znowu takie lipy nie odwalił. Tutaj sobie pojadę. O, teraz powinno być git. Nie wiem, czy jak taki łuk żem zrobił. Dawno się nie rozsiewało, kurcze. I to potem człowiek już zapomina, jak to idzie. O, tak będzie gitarowo, jak teraz pojedziemy. Ale powiem wam, na te hektary póki co ten rozsiewasz jeszcze nie jest zły. No idzie nim robota jakoś w miarę. Nie ma jeszcze tragedii. No ale mówię, na pewno będzie się człowiek nad czymś lepszym też rozglądał, ale póki co no pieniążki trzeba trzymać, bo to nigdy nie wiadomo jak to
czy wystarczy mi po prostu też nawozów. A jak pomorski wiesz, no te nawozy tanie, do tanich to się należą, nie? No. No, także ja sobie tu, o, blisko miedzy, trochę miedzy za tego, po nawoże, o, będzie luks. Kurde, ja to tak miedzę, trochę jadę, ale to nic. To i tak wszystko jeden ciort, jedno pole to. Przynajmniej trawa na miedzy będzie lepiej ten, rosła wtedy. No i tak to tu wygląda, jeszcze pojedziemy sobie na jedno pole. Tutaj mam chyba jeszcze mi jeden przejazd został, jo, powinienem to chyba wziąć na raz, ale zobaczymy w sumie jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wezmę, bo kurczę taki wąski pasek teraz jechać tutaj. Okej, to tu mi się nie dosiało, daj mi tu trachni trochę. O, dobra i but, o, pięknie, na raz to wezmę w zupełności. Zaraz zapinamy tam przyczepę, jedziemy dalej, bo mówię, roboty tutaj jest, jest roboty od groma. Bo teraz nie dość, że rozsiewanie wszystkich pól, ja mam jeszcze zabronowanie, ale tam ogólnie zbronowanie to wam pokażę już na kolejnym odcinku pojedziemy, bo zanim ja to dzisiaj porozsiewam, to trochę też zbawi. Pewnie zacznę już coś tam bronować na pewno, no ale też i wam coś tam nagramy na pewno i pokażę jak to tutaj w ogóle ta robota będzie szła. Także tak o. Dobra, jedziemy podczepić sobie tutaj rakieta, kurde. Czego chcieć więcej, no to piękny sprzęt ogólnie. Dobra, tutaj sobie wezmę. Cofnię. I fik. Cik, 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 cik. Ale to pięknie pyrka. Zdrowy silnik normalnie. Ci powiem, sąsiu. O. A, w remoncie. Pasy zapnę, bo to nigdy nie wiadomo z tymi workami. Dobra, jedziemy. I fik. Na kolejne poletko. No, także jak macie jakieś pytania, no to piszcie po prostu w komentarzach. Ja ogólnie chętnie. Na odcinku odpowiemy. Co? Na odcinku odpowiemy. Tak jest, na odcinku odpowiemy. No było jedno w sumie pytanie takie treściwe, więc na nie odpowiedziałem. To też tam generalnie było jakieś pytanie, że jakieś gospodarstwo mam odgapione od Mavisoles, ale to w ogóle nie będę tego komentował, bo nawet to nie przypominam tego samego gospodarstwa. Na to wygląda, że teraz człowiek nie może po prostu używać takich samych modeli, jak już ktoś inny użył, bo to już jest odgapienie, nie? No ale no, takie nastały czasy, no że nie, tak każdy zaraz każdego tutaj osądza po tym, co się używa do farminga, no ale to tam nie patrzę na to, mamy fajne tutaj gospodarstwo i mi się to podoba, elegancko tutaj wszystko robota idzie jak trzeba. Zajedziemy sobie na pole, w sumie będziemy kończyć ten odcineczek, bo mówię, nie chcę robić też za długich tych odcinków. Ja sobie tutaj na spokojnie wszystko porozsiewam. Nie będę wam tym głowy właśnie zawracał, żeby tam... Ogólnie mógłbym nagrać jeszcze jeden odcinek z rozsiewania, ale widzicie jak to wygląda, no to ciapek, rozsiewacz, stary, kurde, ale jary. No i tak to wygląda, no. Czekaj, to jest sytuacja. Słucham? I work. Tak jest. Nie wszystko ładowane ręcznie, nic kurde, nie, turami nie jest, no ale też będę próbował tutaj inwestować właśnie w te big bagi, bo, albo big bagi, albo na paletach, zobaczymy jeszcze jak to ogólnie wyjdzie. Dobra mordeczki, także pamiętajcie, 150 łapeczek i wlatuje kolejny odcinek, mam nadzieję, że ten odcinek wam się bardzo spodobał, z odwiedzin też Uporskiego, jak on sobie tam gospodarzy, na pewno jeszcze nie jedna akcja z nim będzie tutaj związana z sąsiadem, co nie? No, także co wam mogę życzyć? Miłego dnia, wam życzę, na razie, hej, cześć i pamiętajcie. Cześć. O 150 łapek lecimy dalej, na rock!